Nieczęsto się zdarza, żeby filmowcy tego formatu, jak Steven Spielberg, wybierali Polskę właśnie do miejsc kręcenia filmu. A tak się stało właśnie z filmem, w przypadku filmu Most Szpiegów. Film kręcony w 2014 roku i ulice Wrocławia udają z powodzeniem ulicę Berlina. Operatorem jest sławny Janusz Kamiński, zdobywca 2 Oscarów, i ekipa Spielberga melduje się właśnie tutaj. Ekipa filmowa wybiera ulicę Mierniczą, gdzie powstaje mur berliński, czy imitacja muru berlińskiego, i aura jest podobna do dzisiejszej. Pruszy śnieg, Wrocław prezentuje się tak troszkę złowrogo, tak groźnie można powiedzieć. Dla potrzeb filmu sprowadzono czołgi, wypożyczone je z muzeum w Poznaniu. I właśnie w tym miejscu, na tym skrzyżowaniu, wyraźnie widać, jak jest, stoi czołg. Tak wygląda autentyczny, oryginalny Checkpoint Charlie w Berlinie. Nie wiem, czy to są oryginalne tablice, które tutaj się zachowały. To jakiś dżentelmen w rosyjskim mundurze. A być może, że w NRD-owskim, kto to wie. Sporo zwiedzających różnych narodowości. Dalej jest to jakieś interesujące miejsce. A jak to wyglądało wewnątrz? Pod słońce, nie wiem jak to się sfilmuje. Czyli ja rozumiem, że gdzieś tutaj musi być mur. W Berlinie miałem przyjemność pokazać Państwu autentyczny Checkpoint Charlie, a w tym miejscu dokładnie tutaj pokażę, gdzie stała ta budka, którą odtworzyli filmowcy, ekipa Spielberga. Właśnie w tym miejscu stała ta budka, taka biała, niewielka. Tam dalej widać z tyłu szlabany, czyli już strefę sowiecką. Filmowcy mieli do dyspozycji takie właśnie domy. Trochę zostało takich kamienic, które są przeznaczone obecnie do wyburzenia. I to ułatwiło pracę też w pewnym stopniu, bo trzeba było pokazać Berlin zrujnowany. Wysiadłem na stacji metra Paradestrasse i oto mam przed sobą budynki dawnego lotniska, obecnie nieczynnego, Tempelhof. Tak jak widać na załączonym obrazku, zachowały się tutaj
jeszcze oznaczenia hali przylotów i odlotów. Tom Hanks, kiedy podjął się tutaj tej misji zorganizowania wymiany szpiegów w Berlinie, przylatuje do Berlina Zachodniego właśnie tutaj na lotnisko Tempelhof. Na płycie lotniska ląduje samolot C-54, a na pokładzie ma Jamesa B. Donavana. I tak oto Tom Hanks ląduje właśnie w tym miejscu w Berlinie. Lotnisko Tempelhof zapisało się również w historii PRL-u. Pamiętam taki dowcip, że skrót LOT to jest od słów linie obsługujące Tempelhof. Ponieważ żaden z pasażerów, który wsiadał powiedzmy do samolotu linii Warszawa, Gdańsk czy jakiejś innej naszej lokalnej linii, nie był pewny, czy nie wyląduje w Tempelhof. I co się okazywało? Najbardziej trudne dla przełknięcia właśnie dla naszej władzy było to, że taki porywacz, jeżeli udało mu się porwać samolot linii lokalnych i wylądować w Tempelhof, to nie tylko on prosił o azyl polityczny, ale również przy okazji część z podróżnych, którzy nie planowali wycieczki do Berlina, na szybko godzili się zmienić miejsce zamieszkania z tego wspaniałego systemu, jakiego nie znał świat, na obrzydliwy kapitalizm. Znajdujemy się pod hotelem Hilton. W dawnych czasach, za czasów, kiedy Niemcy były podzielone, to ta część przypadała na Berlin Wschodni. W filmie ten hotel odgrywał rolę takiego miejsca kontaktowego, gdzie Tom Hanks spotykał się ze swoimi przyjaciółmi z CIA, którzy nadzorowali całą akcję wymiany szpiegów. Co prawda tutaj w filmie nie zagrał hotel jako zewnętrzna fasada. Są pokazane tylko miejsca, kiedy spotyka się tam w restauracji wewnątrz budynku ze swoimi kolegami CIA, Tom Hanks. No, teraz ten hotel wygląda dość okazale. Domyślam się, że jeżeli ten hotel znajduje się w sieci, dalej w sieci Hiltona, to też musi utrzymać odpowiedni standard, jak widać na załączonym obrazku, mam z tyłu samochód. Nie znam się na samochodach, ale podejrzewam, będę strzelał, zaryzykuję. Powiedzmy, że to jest Rolls Royce, tak? Proszę mnie poprawić, jeżeli... Znajdujemy się na moście zwanym Mostem Szpiegów. Brück, tak, po niemiecku. Most. Steven Spielberg wybrał to miejsce, historyczne miejsce do swojego filmu. W tym miejscu odbywa się wymiana pilota amerykańskiego zestrzelonego nad Związkiem Radzieckim w samolocie szpiegowskim U-2 Powersa na Rudolfa Abla, szpiega radzieckiego. Obecna wersja mostu to jest konstrukcja z 1907 roku i jak widać właśnie tutaj na załączonych obrazkach, jest to naprawdę most, nie wiem jakiego znaleźć określenia, bardzo elegancki. Tutaj te wszystkie kolumny na wjeździe. No, bardzo taka ładna konstrukcja. Most jest sławny właśnie z wymiany szpiegów i taką spektakularną wymianą była wymiana tutaj radzieckiego szpiega Mariana Zacharskiego, Polaka. No, nie ma się czym tutaj chlubić. Plus trzech dodatkowo sowieckich szpiegów na 24 czy 23 szpiegów amerykańskich. Także tutaj, jeśli chodzi ilościowo, to było tak trochę nie
nierównoważnie, natomiast chyba waga tych szpiegów musiała być bardzo duża, szczególnie na właśnie Mariana Zacharskiego. Pamiętamy właśnie z filmu, że dramaturgię tutaj całej tej operacji podnosi to, że ta strona NRD-owska przetrzymuje tutaj studenta amerykańskiego i gra nim, rozgrywa, jest taka właśnie rozgrywka polityczna, żeby wykorzystać tego amerykańskiego studenta. Tom Hanks naciska na to, żeby doprowadzić operację do końca, czyli w pełni, tak jak tutaj on to sobie założył, że wymienią Rudolfa Abla na Powersa plus właśnie tego amerykańskiego studenta.